Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest 10. odsłonie letniego Festiwalu Muzycznego Kutno 2019. Serdecznie witam panią dyrektor, to jest profesor Annę Jeremus-Lewandowską, która przybliży państwu najważniejsze informacje i oczywiście jest do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o pytania. Bardzo proszę panią dyrektor o przekazanie informacji. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, przede wszystkim jestem niewymownie szczęśliwa, że udało się tak pięknie poprowadzić to w sumie ogromne wydarzenie artystyczne, że w tym roku będziemy mieć 10. edycję. Mamy cudowną publiczność, która przychodzi na nasze koncerty. Tej publiczności jest coraz więcej, coraz większy przekrój od bardzo młodych po bardzo, bardzo dorosłych. I wszystkie nasze propozycje spotykają się z ogromną aprobatą mieszkańców miasta, a jak wiemy również przyjeżdżają do nas także goście z okolic miasta Kutna i z gminy i z Łodzi i z dalszych miejscowości, które w tej chwili też już są zaprzyjaźnione i stale tych gości na naszych festiwalach widzimy. Nasza edycja będzie w tym roku, myślę, również bardzo ciekawa. Zaproponowane jest 15 ciekawych różnych zdarzeń artystycznych. Będą to oczywiście koncerty. Będzie to wystawa plakatu Stanisława Moniuszki. Będzie to pokaz filmu operowego, o którym będę chciała państwu troszkę więcej może powiedzieć i szerzej zaprosić. Będą to oczywiście także warsztaty wokalne. Będą koncerty, na których zaproponujemy dużo większy skład muzyków, którzy będą brać udział w tych koncertach, żeby koncerty miały taką piękną, bogatą oprawę. Już w sobotę, najbliższą sobotę, 27, po otwarciu wystawy o godzinie 16 z zbiorów pana Adama Czopka, który już po raz kolejny proponuje nam tutaj po prostu genialne plakaty do obejrzenia, tym razem poświęcone wszystko Stanisławowi Moniuszce. O 19:00 zapraszamy na koncert również muzyki Stanisława Moniuszki. Oczywiście Stanisław Moniuszko dla naszego pięknego miasta Pruszcz. I już tutaj artyści, solistki wystąpią z stowarzyszeniem Quintetu, czyli będzie kwartet Filharmoników Łomżyńskich oraz pianista, nasz znakomity pan Jarosław Domagała. I zabrzmi nam ta muzyka tak, jakby była to mała orkiestra. I w taki sposób będziemy przeprowadzać większą część koncertów. Bardzo ciekawy koncert to oczywiście koncert galowy, zamykający nasz festiwal. Po raz kolejny został zaproszony pan dyrektor Jan Miłosz Zarzycki, który z Orkiestrą Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego we wspaniały sposób tutaj zaznacza ich obecność po raz kolejny. I będzie to, myślę, bardzo piękny koncert. Zaplanowaliśmy utwory w ogóle na cały festiwal. Przede wszystkim utwory wesołe, radosne, letnie. Przemycimy oczywiście bardzo poważne również, ale przede wszystkim ten charakter utrzymamy w festiwalu. No jeszcze powiem dwa słowa o tym pokazie filmu operowego, który zaplanowałam na 15 sierpnia. Od wielu już lat, 15 sierpnia, zawsze odbywa się koncert lub wydarzenie związane z muzyką polską. W tym roku zaproponujemy widzom obejrzenie pełnego spektaklu opery Straszny Grób Stanisława Moniuszko, który został zarejestrowany przez telewizję Polonia jako przedstawienie live na jubileuszu 35-lecia Teatru Wielkiego w Łodzi. To przedstawienie było prezentowane bezpośrednio ze sceny na cały świat. Więc zaprezentujemy państwu normalnie trzyczęściową wersję z przerwami, tak jak przedstawienie trwało, pierwszy akt, drugi akt i do końca trzeci, czwarty akt, żebyśmy mogli całe przedstawienie zobaczyć, znakomite wykonanie, znakomici soliści. No, też ja się bardzo cieszę, ponieważ ja też miałam zaszczyt brać udział w tym przedstawieniu jako Hanna, więc też z moim udziałem. Znakomicy soliści Teatru Wielkiego w Łodzi. W tym roku obchodzimy ogólnopolski rok Stanisława Moniuszki w związku z 200. rocznicą jego urodzin.
Stanisław Łuczko jest jednym z największych i najwybitniejszych polskich kompozytorów. Jego wkład w kulturę polską, a nie tylko w kulturę polską, w kulturę europejską, jest po prostu przeogromny. Troszkę zapomniany, troszkę pomijany. Dzięki tym obchodom został przywrócony i na nowo odkrywany. I przywracana jest wielka wartość, odkrywana wartość jego dzieł, jego muzyki, jego przesłania przepięknego. Poza tym, że jest to cudowna muzyka, która tak bardzo pasuje nam, Polakom, to był to człowiek niezwykle patriotyczny, niezwykle dobry, wewnętrzne, przepiękne przesłania przekazywał. Na przykład na tym koncercie, który będzie 27, będzie wiele pieśni. Posłuchacie Państwo, jakich pięknych tekstów te pieśni są napisane. Przywołam jeszcze raz pieśni Stanisława Mieluszko, tym razem w Kościele Świętego Wawrzyńca 17 sierpnia, gdzie oprócz pieśni zabrzmią również jego pieśni sakralne, jego modlitwy. Był to człowiek niezwykle religijny. Przepiękne utwory, które mogą nam dostarczyć naprawdę niezwykłych wrażeń. A jak się okazuje, proszę Państwa, słuchacze bardzo chętnie przychodzą na koncerty Stanisława Mieluszki. Znają te utwory, nie zawsze wiedzą, że to jest utwór skomponowany przez Mieluszkę, ale znają melodię, znają słowa. I utwory, które prezentujemy, są znakomicie przyjmowane przez publiczność. I wszyscy podkreślają, że jest to nie tylko że piękna muzyka, to jeszcze taka właśnie spokojna, wyciszająca, no taka, czego się wymaga od muzyki klasycznej, od pięknej kultury wysokiej, która ma nam dać po prostu szczęście, ma dać naszym duszom i sercom piękno, spokój, radość i szczęście. No ja to chciałbym podziękować Pani Profesor za to, że 10 raz się tutaj z nami morduje. Oczywiście morduje jest w cudzysłowie, bo ta współpraca jest od samego początku bardzo miła, przyjemna i jak widać przynosi znaczące efekty, bo to naprawdę jest imponujące, że przez miesiąc odbywają się wydarzenia, z, tak jak Pani Profesor powiedziała, z kultury wysokiej, bo wiadomo, że nie jest to najbardziej popularna forma muzyki, ale naszą rolą jest również promowanie takiej muzyki, bo być może ktoś przychodząc usłyszy i się w tej muzyce zakocha, tak? I będzie się, stanie się fanem tego rodzaju przedsięwzięć. To, co widać tam na tym rolanie, tak? Kutno rozwija kulturą, to jest to, co uważamy, że jest warte promowania i jak gdyby cały festiwal jak najbardziej warte promowania i się cieszymy, że Pan Profesor z nami jest. Dziękujemy za to, że organizuje to naprawdę wielkie przedsięwzięcie. No, a Państwa proszę o to, żebyście to też rozpromowali w swoich mediach, bo warto jest także pieniądze. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie Państwu i zapraszamy na liczne wydarzenia Państwa Festiwalu Muzycznego. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.